Siemano, z tej strony Fatboysy niezmienny w składzie Winston Churchill i Jason Voorhees. Co mamy 25 grudnia i ponownie was zapraszamy na nasz Geek Talk 2018. Tak. X-mesowy. No tak, no bo święto to też taki czas, przynajmniej my tak to tak kojarzymy, że gdzie można faktycznie się popierdzielać, ma się zapasy żarcia i można naprawdę głęboko zanurzyć się w popkulturze, w komiksach, książkach, kurna, filmach, we wszystkim. Kompletnie bezwstydnie. Kompletnie bezwstydnie. Tak. W związku z tym, może spróbujemy dokonać jakiegoś takiego drobnego podsumowania, może jakiejś takiej refleksji poszukać w tym, co się działo w tym geekowskim świecie. I dlatego w związku z tym mam dla ciebie, moje drogie, pytanie. Jaka scena z filmu z tego roku, kinowego filmu albo Netflixowego filmu, zapadła ci najbardziej w pamięć? Czy jest jakaś taka scena, która... Jedna pojedyncza scena. Bardzo mnie to ciekawi. Z tego roku pojedyncza scena? Tak. Ja pierniczę, ale w sensie cokolwiek, co widziałem? Tak, czy... przez cały rok. Dokładnie. Czy jest coś, co ci jako pierwsze przychodzi do głowy? Ja wiem, my jesteśmy nudni. My jesteśmy nudni jak flaki z olejem. Hereditary? To nie jest nudny film. No tak, ale my cały czas o tym mówimy. Trzeba o tym filmie cały czas mówić. Tak. Ale Hereditary to nawet dwie sceny, czyli scena dysfunkcyjnej rodziny przy kolacji. O, wow. Tak. Plus, no nie wiem, mi zapadła bardzo scena w kobiety ducha, która bezgłośnie wlatuje sobie do domku na drzewie. To było dla mnie jakieś przez tą ciszę, gdzie horrory nas przyzwyczaiły do jebie. Tak, tak, tak. Dla mnie to było creepy w pewien sposób. A druga rzecz, no to na pewno końcówka The Witch. To też jest jakaś taka scena, gdzie mi tam siedzi w głowie. Kurde, w sumie dużo mi siedzi w głowie. The Ritual, scena już praktycznie ostateczna, gdzie główna, powiedzmy jedna z głównych postaci stoi na skraju lasu i rzeczy pewne się dzieją aktorsko. No szczerze mówiąc, pod tym względem może niekoniecznie kinowo, chociaż Hereditary to film kinowo, tak. Kinowy, ale no... Sporo rzeczy, sporo jest takich filmów. Ja się tu na razie zatrzymam na tych trzech przykładach i odbijam piłeczkę. Znaczy, no Hereditary to absolutnie, tak. No to ja bym wymienił chociażby scenę pokazania bardzo długiej jakby reakcji, jakby bardzo długi najazd na twarz brata bohaterki, która no... No, została pozbawiona głowy w bardzo brutalny sposób w jednej scenie. I to, co właśnie reżyser robi, że on zamiast pokazywać właśnie różne ujęcia, jakby jakoś tam próbować widza ugłaskać, on zostawia nas z tym widokiem bohatera, który no, musi ruszyć z miejsca. I jego siostra właśnie straciła głowę, dosłownie. Umarła. I jest pokazane właśnie nie tylko to, jak on nie potrafi ruszyć tym samochodem, potem jest pokazane, jak przychodzi do domu i czekamy na ten wrzask w domu, tak. Czekamy na ten krzyk. Dawno nie widziałem filmu, który by tak na serio dealował właśnie z czymś takim, że to, co w innych filmach byłoby tylko plot pointem, byłoby tylko randomową sceną gore, tutaj zostaje sprowadzone do po prostu pokazania, jak traumatyczne to jest dla postaci. A oprócz, no więc to na pewno Hereditary. Słowo Hereditary, patrz, już mieliśmy trzy sceny z tego filmu. Tak, scena przy stole jest niesamowita. No to jest chyba highlight aktorski tego roku dla mnie. Biorąc pod uwagę, jak wszystkie postacie biorą w tym udział. No. Bo też ten ojciec i właśnie syn. No ale ten ojciec, który raczej taką pasywną postacią jest w tym filmie. Tak, ale nie, to jak to jest po prostu zagrane w tej scenie. W ogóle jakbym miał stwierdzić, to jest chyba... Hereditary ma chyba najlepsze aktorstwo, jakie widziałem w tym roku w filmie. Jakimkolwiek filmie. Natomiast, no, oprócz tego, no to bym jeszcze wymienił tak połowę scen z Pierwszego Człowieka. Tam praktycznie co druga scena jest świetna, czy to sceny bardzo intymne, rodzinne, właśnie związane z Neilem Armstrongiem, czy te kosmiczne, te ogromne sceny, te właśnie pełne spektaklu i grozy i takiego po prostu napięcia, jakie są w tym filmie, no to jest też taki seans, który, no my byliśmy na tym filmie w IMAX-ie i to jest, no długo tego seansu nie zapomnę, to jest naprawdę niezwykły film pod wieloma względami.
Widzisz, ej, kurde, dużo fajnych rzeczy się działo w tym roku. Ta scena tańca Suspiri, która jest upiorna, jest po prostu... jakby sposób, w jaki Guadagnino się rozprawia po prostu z tą jedną bohaterką i to trwa, i trwa, i to trwa. To jest tak naprawdę i słyszymy wszystkim, każde łamanie kości po prostu, no takiego wykorzystania tańca w kinie to jeszcze nie było chyba. Także... La La Land... Nope. Oła, no dużo było, co jeszcze by ci przyszło? Ale kurde, aż mi wstyd, że nie wspomniałem nawet o First Manie i Suspirii, które też no... No mówię, no to jest ja nie jestem aż takim fanem tego filmu, ale ta scena jest jedną z najlepszych, jakie widziałem. I tak samo Luca Guadagnino, Call Me By Your Name. Scena, o której często mówię, czyli scena monologu ojca, który jest na samym końcu filmu. Jakby ten monolog jest na samym końcu. To jest taka jedna z najbardziej empatycznych, emocjonalnych też rzeczy, jakie widziałem w kinie. I to każda osoba, która widziała ten film, to pierwsze o czym mówi, to mówi ten monolog na końcu. To jest taki świetny sposób dealowania w ogóle z stratą, z tym czym jest strata. Ten ojciec mówi takie rzeczy, które każdy syn, czy przyjaciel, czy brat, czy ktokolwiek, kogo mógłbyś znać i chciałbyś w tym momencie pocieszyć, powinien usłyszeć. Każdy powinien mieć kogoś takiego. To jest naprawdę niesamowity film. W końcu muszę to nadkopić. Tak. To jest masakra. Trzeba się wybrać po prostu do sklepu i kupić na DVD. Tak. Pierwsze półtorej godziny Lady Bird jest najlepsza dla mnie w tym roku. Czyli cały film. Ten film jest dla mnie po prostu petarda też aktorska i reżyserska. Jakaś scena komediowa przychodzi ci do głowy? Mówiliśmy o horrory, mówiliśmy o scenie akcji jeszcze, muszę powiedzieć o Mission Impossible z helikopterami. No tak, to jest wow. Scena walki w łazience. Tam kurde jakąkolwiek scenę akcji jest tam, to nawet pościg kurde w Paryżu. Nie wiem, topiący się po prostu furgon opancerzony. No ultra dużo, to jest tak po prostu intensywny film. Zostawcie sobie na przykład z Aquamanem. No właśnie, ale wiesz co, jak jesteśmy też przy takich scenach. No. James Wan jest dobry w mastershoty. Tak. I nawet w tym, ale wiecie co, obejrzyjcie sobie ten ostatni trailer Aquamana. Tam macie cały ten mastershot, a filmu nie oglądajcie, bo... Nie trzeba iść do kina. Tak, on jest w pewien sposób imponujący. Jest, jasne, że jest, ale mówię, mi to zostało, mi ukróciło jakby radochę oglądania z tego właśnie to, że widziałem całą tą scenę w trailerze. No właśnie. Otóż nie chciałbym tego oglądać. Otóż to, ja nie chcę tego filmu oglądać dla tych 5 minut. No, dokładnie. Które już widziałeś, nie? No dobra, no widzisz to na dużym ekranie, ale no... A jakaś komediowa, coś ci przychodzi do głowy? Może ty masz coś na myśli, może mi w międzyczasie się pojawi. Thor ścierający się z strażnikami w tym, w Avengers. No tak, to było w tym roku. Ja pierdzielę, no mi się pierniczy w ogóle co było, co w, tym było roku, w tym, a co nie było w tym roku. No. To jest według mnie bardzo zabawna scena, więc stop touching his muscles, czy jakoś tak było. To jest dobre, czy scena z Draxem. No i po prostu an hour. Jak długo ty stoisz, nie? Więc w ogóle myślę, że Avengers Infinity War mimo całego swojego po prostu mroku to jest jeden z zabawniejszych filmów. Szczególnie ten właśnie ze strażnikami i ich interakcje między postaciami. Tak, no to co się udało... Take your ship. No, you're not! You just change your voice! Tak. No, I'm not! Again! He do it again! Tak, jest dużo takich smaczków, no faktycznie. Jasne. No. A to jest groszny film. Tak, no my próbujemy się do jakiejś takiej legitnej komedii, ale mam kompletny jakiś w ogóle blackout. Przyznam, że problem jest taki, że nie wiem jak ty, ale ja bardzo rzadko chodzę na komedię. No ja też. No. I wszystkie jakieś tam satyryczne sceny, no to bardziej biorę z tego, co się udało przemycić w blockbusterach albo innego rodzaju filmów. Albo w innych filmach, nawet w dramatach, nie? No. Rację, no rzeczywiście. No podobnie mam, tak. Z jakiegoś powodu nie potrafię sobie przypomnieć nic innego. Nie wiem. Co jeszcze? Może jeszcze jakaś scena? Scena, konkretnie scena. Nie wiem, może scena grozy. No. Która w jakiś sposób, nie wiem, wyprowadziła cię
z równowagi. Wzbudziła w tobie jakiś taki pierwotny strach. Może niekoniecznie pierwotny strach, bo to ciężko wzbudzić, jak się jest takim chorym pojebem jak my. Ale jak się tego ogląda. No, Hereditary, ta scena. Mm-hmm. To właśnie, ta scena w samochodzie, to jest scena, która wzbudziła we mnie taki właśnie lęk. Jak dealować z czymś, czego się już nie da odwrócić. Mm-hmm. Kompletnie. I to jest autentyczny koszmar, autentyczna tragedia, nie? Jak w ogóle ruszyć dalej, nie? To jest taki dla mnie motyw. No, Halloween, scena jak ten Michael Myers pojawił się na tym, na w Haddonfield i zaczyna po prostu randomowo mordować ludzi. Jak to ma w zwyczaju. Bardzo satysfakcjonująca scena, bardzo satysfakcjonująca. Tak, to jest dobre. To jest rzeczywiście dobra rzecz. Znaczy ogólnie też wczoraj. Kupiłem sobie stojak pod telewizor, bo będziemy w fajnej jakości. O, patrzcie, tu są. Tak. W fajnej jakości filmy oglądać niedługo. Nie tak. Na kwadracie. Tak. I sobie, kurde, go rozkładałem. Kupiłem sobie soundtrack z Halloween. Ja pierniczę, no ja jestem zaskoczony, bo nigdy tak oddechy do dechy go nie przesłuchiwałem. Takie pomieszanie z poplątaniem jakiejś muzyki rockowej. Takiej muzyki elektronicznej, pikselowej, 8-bitowej wręcz. Tak. I zdałem sobie sprawę, że kurczę, za muzyką szło bardzo dużo obrazów. A po tej końcówce roku, gdzie pocierały nas te blockbustery, naprawdę pocierały, znowu smuteczek w naszych geekowskich serduszkach się pojawił, bo to był ktoś po prostu wyciera sobie dupsko popkulturą, którą lubimy i którą kochamy. Bo nie umie umiejętnie tego zrobić. Pojawiło się coś jak Halloween i przyznam, że ja chyba nie do końca doceniłem ten film. Ja do niego na pewno z chęcią wrócę. Byłem dwa razy w kinie, z chęcią bym poszedł jeszcze raz. Oh, wow. Naprawdę, tak ciepło, strasznie ciepło wspominam to Halloween.